Cześć! W tym filmie przedstawię Ci zasady bezpieczeństwa wraz z instrukcją poruszania się po terminalu. Kierowca, aby mógł wjechać na teren terminala, musi posiadać kartę wjazdową. Jeśli jej nie posiada, może ją odebrać w budynku Pregate. Oraz obejrzeć film z zasad bezpieczeństwa i zdać test. Terminal DCT akceptuje do obsługi kontenerów tylko naczepy kontenerowe, dostosowane do przewozu kontenerów umożliwiające ich mocowanie ryglami skrętnymi. Samochody zewnętrzne wyposażone w innego rodzaju naczepy nie będą obsługiwane. Samochody zewnętrzne wyposażone w naczepy niskopodłogowe przeznaczone do przewozu ładunków nienormatywnych będą akceptowane tylko w przypadku, gdy posiadają zezwolenie na przewóz takich ładunków na transport drogami publicznymi wydanym przez odpowiedni organ państwowy. Warunkiem obsługi takiej naczepy jest przestrzeganie przez kierowcę przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terminalu DCT i prawa o ruchu drogowym dotyczącym mocowania i przewozu takich ładunków. Kierowca jest odpowiedzialny za zaryglowanie i odryglowanie kontenera na naczepie. Przed wjazdem na terminal należy kontener odryglować. Natomiast po podjęciu kontenera należy go zaryglować, sprawdzić jego stan oraz właściwe oznakowanie przed wyjazdem z terminala. Kontener można zaryglować wyłącznie w miejscach na zmianę rozstawu naczepy, które wskazane są na mapce poglądowej dostępnej w budynku Pregate. Obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania naczepy lub przyczepy na terenie DCT. Zakaz zostawiania naczepy lub przyczepy dotyczy również drogi dojazdowej DCT oraz parkowania pojazdów na drodze dojazdowej do DCT. Kierowca nie ma prawa wyłączać silnika i parkować pomiędzy blokami składowymi ani w innym miejscu wewnątrz terminalu. Oraz obowiązuje zakaz zawracania pomiędzy blokami składowymi. Na terminalu należy stosować się do wszystkich znaków drogowych, zarówno poziomych, jak i pionowych. Pod żadnym pozorem nie wolno jeździć na skróty. Należy prowadzić pojazd z bezpieczną prędkością, dostosowaną do panujących warunków, pamiętając jednocześnie, że prędkość maksymalna nie może przekroczyć 30 km na godzinę, a w niektórych miejscach 15 km na godzinę. Należy zawsze pamiętać, aby dostosować prędkość do panujących warunków pogodowych. W celu weryfikacji prędkości na terenie terminala zostały zainstalowane wideorejestratory prędkości. Prędkość poruszania się po terminalu kontrolowana jest przy pomocy rejestratorów prędkości firmy Iskra. Podczas przejazdu przez portal OCR obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę. Kontener musi być zabezpieczony plombą typu High Security, czyli tak zwaną butelkową, przed przejazdem przez portal OCR. Kierowca musi przejechać ze stałą prędkością. Należy pamiętać, że maksymalna wysokość portalu OCR wynosi 5,5 metra, a maksymalna szerokość wynosi 3,5 metra. Na portalu OCR obowiązuje zakaz zatrzymywania się oraz zakaz cofania. Ruch pieszy jest na terminalu zabroniony. Każda osoba przebywająca na terminalu jest zobowiązana do noszenia odzieży ochronnej, a w szczególności pełnego obuwia, przemysłowego hełmu ochronnego i kamizelki odblaskowej. Podczas pobytu na terenie DCT, w
tym podczas oczekiwania na obsługę, kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Palenie tytoniu i używanie e-papierosów na terenie całego terminalu jest kategorycznie zabronione. Zakaz dotyczy również palenia w kabinie pojazdu. Zabrania się używania kuchenek gazowych oraz otwartego ognia na terenie całego terminalu. Niedozwolone jest wożenie pasażerów. Od pracującej maszyny oraz obsługiwanego pojazdu należy zachować odstęp 12 metrów, jest to długość kontenera 40-stopowego. W przypadku awarii kamer OCR, kierowca przed szlabanami wjazdowymi musi wyłączyć silnik i czekać, aż pracownik DCT sprawdzi kontener. Pojazd musi poruszać się na światłach mijania. Podczas oczekiwania na obsługę światła muszą pozostać włączone. Minimum światła postojowe w dzień i w nocy. Pojazd musi być zawsze widoczny dla innych kierowców oraz operatora suwnicy. Gdy suwnica placowa znajduje się na szachownicy, oznacza to, że będzie zmieniała lokalizację. Nie oznacza, że ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom. Sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo. Obowiązuje bezwzględny nakaz stop przy każdym wyjeździe ze staków z kontenerami. Kierowca zobowiązany jest ustawić pojazd w odpowiedniej pozycji i współpracować z operatorem bez wychodzenia z kabiny w celu poprawnego załadowania i wyładowania kontenera z naczepy. Kierowca oczekujący na obsługę nie może wystawać poza skybloku składowego. W przypadku podjęcia lub złożenia kontenera ustawionego drzwiami w stronę kabiny kierowcy lub kontenerów chłodniczych znajdujących się w lokalizacjach wskazanych na mapce, dozwolona jest jazda pod prąd. Kierowca pojazdu odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie naczepy i pojazdu do załadunku kontenera. Przez prawidłowe przygotowanie do załadunku, o którym mowa, należy rozumieć w szczególności demontaż urządzeń naprowadzających kontenery znajdujące się na naczepie przed wjazdem na teren terminala. DCT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie podczas obsługi wszelkich niestandardowych, dodatkowych elementów naczepy, między innymi takimi jak na przykład ślizgi. Nieodryglowanie kontenera grozi uniesieniem naczepy, kabiny lub całego zestawu, co jest poważnym zagrożeniem zdrowia i życia kierowcy, tak samo jak odjeżdżanie bez upewnienia się, że operator suwnicy podniósł chwytnie znad kontenera. Kierowca musi współpracować z operatorem. Jeżeli kontener nie został lub został podczas obsługi poprawnie załadowany, kierowca ma obowiązek zastosowania odpowiednich znaków niewerbalnych, widoczne na animacji, aby przekazać operatorowi jasny komunikat poprawnego lub niepoprawnego załadunku. Należy pamiętać, że operator nie odrygluje chwytni bez właściwego sygnału wydanego przez kierowcę. Kierowca po załadunku kontenera ma obowiązek udać się z niewielką prędkością w najbliższe miejsce techniczne w celu poprawnego zaryglowania kontenera.
Kierowca nie ma prawa opuścić terminala z niezamocowanym kontenerem. Lokalizacja miejsca technicznego jest zaznaczona pineską na widocznej animacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego umieszczenia kontenera na naczepie kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu w miejscu bezpiecznym oraz zgłoszenia faktu do call center e-bramy. Kierowców obowiązuje zakaz wchodzenia na ładunek lub kontener znajdujący się na naczepie bez odpowiedniego zabezpieczenia do prac na wysokości. Podczas jazdy i obsługi na terminalu zakazuje się używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę oraz słuchania muzyki. Celem nadsłuchiwania komunikatów nadawanych z DCT Gdańsk kierowca musi przełączyć się na kanał 7 CB Radia. Kanał 7 służy tylko do wywoływania kierowców przez dysponenta, nie zaś do kontaktu z operatorem suwnicy. Na podstawie polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej DCT Gdańsk S.A. kategorycznie zakazuje się przebywania i prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie całego terminalu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Przekroczenie wartości 0 promili miligrama alkoholu w wydychanym powietrzu lub stwierdzenie obecności w organizmie środków odurzających będzie stanowić rażące naruszenie obowiązujących przepisów w DCT Gdańsk S.A. W przypadku ewakuacji kierowcy samochodów ciężarowych zobowiązani są niezwłocznie opuścić terminal bramami wyjazdowymi od 1 do 4. Brama numer 5 musi pozostać drożna dla służb ratunkowych. Na terenie terminalu obowiązuje całkowity zakaz cofania dla terminalowych ciągników oraz ciągników zewnętrznych w operacjach przeładunkowych, chyba że jest to niewielka korekta polegająca na właściwym podstawieniu się naczepy z kontenerem lub po kontener, podchwytnie, RTG lub w przypadku załadunku dwóch kontenerów 20-stopowych. Zezwala się na cofanie pojazdów wyłącznie z pomocą osoby naprowadzającej, czyli pracownika DCT. W przypadku złamania zasad bezpieczeństwa obowiązuje taryfikator wykroczeń. Znajdziesz go na stronie DCT Gdańsk. W zakładce Strefa klienta wybierz pozycję Dokumenty do pobrania. A następnie wybierz kategorię Operacje drogowe. Pobierz taryfikator w formacie dokumentu PDF na swój smartfon lub komputer. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny, call center e-brama, numer alarmowy w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Jednocześnie Ty sam musisz o swoje bezpieczeństwo dbać i właśnie dlatego zobligowany jesteś do przestrzegania zasad, z którymi Cię zapoznaliśmy. Jeżeli stworzysz zagrożenie życia i zdrowia dla siebie samego, jak i dla innych osób przebywających na terminalu, mamy prawo do wprowadzenia bezwzględnego zakazu wjazdu na teren terminala bez możliwości odwołania. Życzymy bezpiecznej i higienicznej pracy.